Słuchajcie, to, że tutaj stoję, to po pierwsze serce bije mi jak szalone, w związku z tym na pewno bardzo mocno przeżywam tę chwilę. Druga rzecz to... To, że tutaj stoję, to też jest symbol tego, że Bóg przysłał do mojego życia i ludzi, i słowa, które sprawiły, że dzisiaj jestem w innym miejscu. Ale żeby to się mogło zadziać, to musiało się najpierw wydarzyć coś wcześniej. I no, powiem w ten sposób. Ja po prostu dotknęłam dna. Można powiedzieć, że dotknęłam po prostu ściany. Ściany, która sprawiła, że no nie było już dalej drogi. Może znacie to uczucie, kiedy ktoś, nie wiem, czy to pracodawca, czy ktoś z waszych bliskich po prostu napiera, a wy po prostu stwierdzacie, że nie ma żadnych limitów i możecie sobie wziąć syzyfowy kamień na swoje barki i po prostu w nieskończoność dać się tak właśnie gdzieś tam pchnąć do tej ściany, do tej ściany, do tej ściany. No i ja 2 tygodnie temu przeżyłam takie doświadczenie, że no jednak... Są limity, że człowiek ma limity. I byłam bardzo zszokowana tym faktem, jak to ja zawsze, która no, nie ma rzeczy niemożliwych, że zawsze wszystko mogę zrobić do końca. Ale okazuje się, że już i moje myśli, i moje ciało wysyłało mi wcześniej sygnały, że coś się dzieje nie tak, źle się czuję, mam bezsenność i tak dalej, ale z mojej strony była pełna ignorancja, że nie, no tam boli, przejdzie, działamy dalej. Ale... uważam, że będąc w tym miejscu, w którym jestem, nie należy ignorować sygnałów, które gdzieś tam do nas trafiają, tylko być na to uważnym, co się dzieje w danym momencie. Nie, że ja mam projekt do zrealizowania i muszę go zrobić, choćbym miała się zakatować. Wiecie, no... Taka też metafora mi się przypomniała z przeszłości, że kiedy idzie się na przykład w góry, to dlaczego jedna osoba ma nieść plecak z ekwipunkiem dla 6 osób, i jakie są wtedy konsekwencje? Problemy z kończynami, stawy, wszystko leci, ja zostaję gdzieś tam w tyle, bo wszyscy mają lżej, biegną szybko na dół potem z tej góry, a ja po prostu morduję się z bólu, bo nie jestem w stanie już po prostu iść, bo każdy krok stanowi ogromny ból. No i w związku z tym też sobie zrobiłam kilka takich notatek, żeby nie zapomnieć, o czym chcę powiedzieć. No i w związku z tym... To, co się dzisiaj zadziało, było konsekwencją tego, że po pierwsze, ja zorientowałam się, że coś jest nie tak, kiedy już jesteście naprawdę w punkcie krytycznym. Uświadomić sobie, że system, w którym żyjecie na przykład od 25 lat, jest zły, czyli w ogóle przyjąć do świadomości, że ja mogę być w błędzie, że ja robię coś nie tak. Czyli mój nawyk brania na siebie odpowiedzialności za... praktycznie wszystko, co by było dookoła mnie, to ja bym mogła wziąć za to odpowiedzialność. Wiecie, wzięcie takiej refleksji nad tym, że okej, ja robię coś od 25 lat nie tak. I wiecie, trudno jest przed sobą przyznać się do tego, że ja tyle lat, taki szmat swojego życia, ja po prostu popełniam błąd. I w związku z tym też w fundamentach wiary tutaj Artura jest... taka rzecz, że trzeba w ogóle zmienić sposób myślenia, trzeba w ogóle otworzyć się na nowe rzeczy, żeby w ogóle przejść przez transformację, przez metamorfozę. W związku z tym to, co się dzisiaj zadziało na nabożeństwie, czyli właśnie ja jestem taką osobą, która lubi widzieć obrazy. I ja po prostu miałam takie wrażenie, że ja jestem... w takiej skorupie, jak możecie sobie wyobrazić wulkan i magmę, która się z niego wydobywa, to wówczas jak ta magma zaschnie, no to jest taka skorupa twarda, w ogóle nie da się przez to przebić. I kiedy dzisiaj było takie pytanie właśnie, Boże, dlaczego ja ciebie nie dopuszczam do siebie? No właśnie przez tą skorupę, że z jednej strony mamy te chęci, intencje, żeby to zrobić, ale jeżeli jest wokół nas po prostu skorupa, strasznie twarda, przez którą ciężko się przebić. Może jest jakiś malutki lufcik, ale to jest za mało. W związku z tym to, co się dzisiaj wydarzyło, ta wieczerza, no to sprawiło, że właśnie mówił tutaj Artur, że przed tym kontaktem z Bogiem jest jeszcze ta śmierć, że to wszystko, co było złe, to musi spłonąć w ogniu i po prostu wszystko, co złe, wypalam
i zostaje tylko to, co dobre, to, co mocne, to, co jest stworzone ze złota, żebym mogła właśnie na tym fundamencie budować. I w związku z tym też jest też taka refleksja, że chcemy zmienić wektor swojego działania. W związku z tym ustanawiamy, nakazujemy inne rzeczy, musimy je odpokutować. I ja, tak jak było powiedziane dzisiaj na początku nabożeństwa, ja nie chcę już jechać 40 kilometrów w złym kierunku. Wiecie, że jak gdyby... Dlaczego mam dalej błądzić? Dlaczego mam dalej iść w stronę ciemności, kiedy ja chcę światła, kiedy ja chcę Jego łaski? I w związku z tym też bardzo dla mnie ważną rzeczą było wystąpienie Julity na Facebooku, gdzie w Białymstoku mówiła o tym, że my manifestujemy w życiu to, w co my wierzymy. Amen. I to mnie po prostu tak zwaliło z nóg, że jesteśmy w tym, co wierzymy. I to manifestujemy. Czyli jeżeli mamy takie poglądy typu coś nie wypada, tak nie wolno, może tak by było niezręcznie. I wiecie, wszelkiego rodzaju przekonania, blokady, które nie wspierają nas. I to, co wypadałoby zrobić, no to po pierwsze właśnie wyplenić to wszystko. Czyli wejść do tego, co się wydarzyło i wyrwać to z korzeniami najlepiej po prostu. I też taka rzecz... Masa, mogę sobie wyobrazić, że wiele z nas miało przeróżne, trudne doświadczenia. I teraz gdyby klucz tego wszystkiego jest taki, żeby patrzę sobie na tą wykładzinę i sobie myślę o takim rozlanym mleku. Nie? Ktoś na przykład szedł, rozlał mleko. No i teraz kwestia, czy tak, szukamy winnego, czy będziemy patrzeć na to mleko i stwierdzać, nie, no to było takie straszne, że to teraz już tak zaczyna gnić w tej wykładzinie, że zaczyna właśnie tak się psuć. Czy może jednak przejdziemy do szukania rozwiązań? Tak, do tego, żeby jednak stwierdzić, no dobra, to co nam jest potrzebne, żeby się pozbyć tej plamy z wykładziny? No dobra, no jest potrzebny proszek. No dobra, no to jedna osoba idzie po proszek, druga, nie wiem, po wodę i trzeba to umyć. Więc kwestia, żeby przejść przez takie podejście do życia, że nie szukamy winnych, szukamy sposobów, rozwiązań, żeby wyjść z ciężkiej sytuacji. Więc też ja tutaj dostałam od mojego lidera takie właśnie zadanie, żeby zweryfikować, jakie ja mam w sobie lęki. I to wystąpienie Julity a propos manifestacji tego, w co wierzymy, bardzo mi w tym pomogło. Skończyło się to tym, że napisałam dwie strony wordowskie. Amen. I zaczęłam właśnie przyglądać się temu i byłam w bardzo ciężkim szoku, co ja właściwie manifestuję w swoim życiu. I jak ja się z tym spotkałam, mówię, nie no, dramat, trzeba się tym natychmiast zająć. Także to jest oczywiście długa lista, ale nie będę wam jej tutaj teraz przytaczać, ale polecam wam wystąpienie, bo na mnie wywarło duży wpływ. No i w związku z tym chciałam wam właśnie powiedzieć, że żeby cokolwiek zmienić, no to musimy zmienić swoją perspektywę i przyjąć też w ogóle takie podejście, że ja mogę być w błędzie, że ja robię coś od 25 lat, ja mogę być ekspertem w braniu odpowiedzialności, a okazuje się, że tak naprawdę lepiej być właśnie takim prymitywnym, bezmyślnym dzieckiem, które po prostu będzie potrafiło więcej czerpać życia niż ja, która po prostu gdzieś tam była obarczona wieloma sprawami. Także z tym właśnie chciałam was zostawić i tym się podzielić. Brawo. Dzięki.